ale to się też jakieś potrzeba jest. Fajne zestawienie, zresztą obydwaj artyści prowadzą swoje galerie, także ja tutaj skromnie tylko króciutko zagaję. Fajne zestawienie, bo obydwaj dotykają pewnych takich wspólnych problemów. Fredo tak ewoluuje w kierunku ekologii, czyli takiego środowiska człowieka, myśli o tym człowieku. Też Darek myśli o tym człowieku w sposób inny, znaczy o tych zagrożeniach, jakie niesie cywilizacja w wypadku telewizorów, pułapek obserwacji, nie wszystko jest takie, jakie nam się wydaje. Gdzieś tam brzmi takie hasło w dalszej części jego twórczości, które imituje pewne przedmioty, oszukuje nas, myślimy, że to jest kontakt, a to jest obraz. Myślimy, że to jest stół, a to jest namalowana jajecznica na stole. Takie piękne obrazy i obiekty były. Darka, w wypadku Darka jest katalożek taki, zaraz będzie możliwość wglądu, tam jest krótki tekścik na temat jego twórczości. Natomiast katalożek z tekstem Grzegorza Borkowskiego, którego tam katalożek Freda, o ile powstanie później, gdyż Fredo zrobił instalację na miejscu. Państwo zauważą, że to bardzo piękną, bo odnoszą są się do pewnych takich zaułków, ale o tym już pewnie za chwilę. Natomiast chciałbym, korzystając, że obydwaj panowie są, poprosić o słowo wprowadzenie. Na początku chciałbym podziękować bardzo Ryszardowi za zaproszenie mnie do tej wystawy i całemu szefostwu i Irenie za wsparcie tej wystawy. Zajmuję się malarstwem nadal, mimo że można powiedzieć, że jest to forma anachroniczna. Jeśli ona gdzieś zeszła trochę na bok, dominują nowe technologie, dominują działania, a malarstwo jakby tak troszeczkę jest w pogardzie. No ale ja trwam przy tym, może powiem dlaczego, bo dlatego, że tam jest jeszcze dla mnie jakaś tajemnica. Gdyby tej tajemnicy nie było, to w ogóle już bym się nie zajmował, nie wiem, ogrodnictwem, cokolwiek innym. Ale jest jednak tajemnica i ta tajemnica bierze się z tego, że w moim przypadku są jakby dwie nitki. Nitka
wybuchowa, a druga nitka emocjonalno-zmysłowa. Czasami te nitki się spotykają i właśnie wtedy następuje to coś najważniejsze, co jest dla mnie wobec twórczości. I poprzez to malarstwo ja sobie zadaję pytania, nieustannie nie mam odpowiedzi. I właściwie to mnie zrywa do tego, że wstaję z łóżka i idę do pracowni, żeby znowu sobie odpowiedzieć bez jakby nie udaje mi się odpowiedzieć, ale próbuję. I tak to się cały czas ciągnie do tej pory. Lubię sztuczność w sztuce, ponieważ ta sztuczność oszukuje trochę oko i widz w pewnym momencie nie wie, o co chodzi. Nie wie, czy to jest stół, czy to jest obraz, czy to jest kontakt, czy gniazdko, tak jak mówił Ryszard. I wydaje mi się wtedy, że na pewno widz wie, że on jest na pewno prawdziwy. I to jest taka moja litera. Dziękuję bardzo. Ponieważ do katalogu Freda przygotowuję tekst, przygotował tę część, ale do katalogu może jeszcze powstanie, zostanie przerobiony. Grzesiu Bortowski bym poprosił o teraz powiedzieć. O tej pracy Freda, bo właściwie tak, no, wiem, że Fredo zawsze właściwie zajmował się tematem, motywami natury, ale tutaj właśnie w tej bardzo małej przestrzeni posłużył się taką formułą artystyczną environmentu, to znaczy, że takie całe wnętrze jest jedną sytuacją chyba artystyczną, chyba nie można oddzielić tych elementów od siebie, ale akurat w tym temacie, chyba, w tym zagadnieniu, który podjął, to ma szczególne znaczenie, bo połączył właściwie elementy z zupełnie różnych porządków. Chyba jest tam element taki, który każdy rozpozna w naturę, ale i on jest oświetlony, można powiedzieć, sztucznym światłem. Jest tam dźwięk, jest element abstrakcyjny, taki też ta tajemnicza trochę jest, znaczy, ale można powiedzieć, że to jest jakiś znak pewnej myśli. Chodzi o to, że te wszystkie elementy jakby współistnieją, bo właściwie już dawno to, co jest naturą, przestało być tym, czym była natura, bo coraz bardziej mamy, to nie chodzi tylko o to, że zmiany cywilizacyjne, ale chodzi o to, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że to, jak postrzegamy naturę, uzależnione jest od tego, co mamy w głowie, co mamy w myślach, w jakichś praktykach. I tutaj jakby ta sytuacja jest jakby pokazana, stworzona w jedną całość. Nawet jak znaleźliśmy w tym pomieszczeniu jakieś rury kanalizacyjne, one też tutaj pewne porody są też elementem tego, tej całości, tych wszystkich elementów, które są obok, a które na siebie wpływają. Ta natura, co byśmy o niej nie wyobrażali, co nie myśleli, już wiemy, że ona jest tak mocno uzależniona od tego, co mamy w naszej wiedzy, w tych wszystkich elementach, które nie są naturą. Tutaj zacząłem od tego, że to jest właśnie taka formuła artystyczna, ten environment, prawda? Ale z drugiej strony, tak naprawdę to dotyczy środowiska, takie środowisko, prawda? To dotyczy środowiska, ale właśnie rozumianego, jako nie takie wyizolowane, tylko sprowadzone do samego tego elementu natury, tak jak dawniej rozumieliśmy. Jest to pewna całość. Więc zachęcamy do zagłębienia się w tym, nawet znalezienia tego bardzo dyskretnego rysunku, który zajmuje się, można szukać jeszcze do tego, co on sygnalizuje, czego jest zapisany.